świat, branża porno wstrzymała oddech po pozytywnych testach HIV. Produkcja porno to takie same miliardy dolarów, jakie osiąga się z innych gałęzi amerykańskiego przemysłu. Tyle tylko, że większe niż dochody, jakie przynosi profesjonalny baseball, a nawet piłka nożna w połączeniu z koszykówką, podało ABC News. Teraz jednak przemysł produkujący filmy dla dorosłych stanął w martwym punkcie. Powodem są testy robione w kierunku AIDS, które u pornogwiazd dają pozytywny wynik. Zaczęło się od pornogwiazdki Cameron Bay, która od 2010 roku pracuje w tej branży. Błyskotliwa kariera zakończyła się równie szybko jak ekranowe fascynacje. Testy na obecność wirusa HIV dały pozytywny wynik. Diagnoza nie tylko przekreśliła jednostkowe życie, ale wpłynęła na całą pornobranżę. Wstrzymano nawet produkcję, chociaż, jak podkreśla ABC News, nie wykryto wirusa u innych aktorów. Nikt też specjalnie nie rozczula się nad samym zjawiskiem. Wielu uważa, że decydując się na pracę w pornobranży, bierze się życie w swoje ręce. Zwierzęta są bardziej chronione niż aktorzy biorący udział w tworzeniu filmów porno, oświadczył prezes Fundacji Wspomagającej Ofiary AIDS Michael Weinstein, pytając: ile przypadków nieszczęść musi zaistnieć, żeby problem państwo potraktowało poważnie? Wiesz, myślę, że to tykająca bomba, powiedziała ABC Gina Rodriguez. Była już aktorka filmów porno, która opuściła plan filmowy w obawie przed AIDS. To naprawdę tak jest, a będzie jeszcze gorzej, bo też nic lepszego tam się nie zdarzy, dodałam. Po 2010 roku, kiedy okazało się, że jeden z aktorów był nosicielem wirusa HIV, branża porno przyjęła pewne zabezpieczenia. Wówczas też nakazano pracownikom robienie testów na HIV raz w miesiącu. Dyskusja na temat sytuacji w branży porno trwa do dziś. Wiele osób uważa, że porno przemysł musi dostosować swoje normy do zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Na całym świecie budowlańcy muszą nosić w pracy kaski. Tego wymagają przepisy i sami pracodawcy, argumentują zwolennicy wprowadzenia do branży porno obostrzeń. Można przecież od pracodawców w pornografii i aktorów biorących udział w produkcjach filmowych dla dorosłych wymagać, żeby stosowali środki ochrony przed zagrożeniami związanymi z wirusami przenoszonymi przez krew. Oponenci dowodzą, że przepisy państwowe wyraźnie mówią, że pracodawcy muszą zapewnić i zagwarantować pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym prezerwatywy, tak jak dentystyczne rękawice i okulary ochronne. Przepisy, jak widać, są, ale są rzadko egzekwowane. O ile sama branża dąży do rygorystycznego przestrzegania wymogów przeprowadzania testów w kierunku HIV, o tyle już używanie prezerwatyw budzi zdecydowany sprzeciw. Wszystko z powodu pieniędzy. Już w 2009 roku Steve Hirsch, jeden z największych producentów w porno-biznesie, zwracał uwagę, że zainteresowani tym nurtem nie kupują filmów produkowanych z użyciem prezerwatyw. Prawda jest taka, że gdy ludzie oglądają filmy dla dorosłych dla pobudzenia fantazji, wyjaśnia Hirsch, oni nie chcą widzieć prezerwatyw. Prezerwatywy z filmów dla dorosłych po prostu nie sprzedają się. To jest po prostu fakt. AIDS Healthcare Foundation, wspierana przez ośrodek wspomagający stosowanie prezerwatyw, przeforsowała w listopadzie ubiegłego roku przepisy nakazujące używania tego typu środków intymnych w hrabstwie Los Angeles. Przemysł pornograficzny wezwał do obalenia tej decyzji, twierdząc, że to niezgodne z konstytucją. Sędzia federalny odrzucił niedawno ten wniosek. Nadal jednak wśród naczelnych firm producenckich tylko jedno studio porno wymaga stosowania prezerwatyw od wszystkich swoich gwiazd, Wicked Pictures. Większość firm ignoruje ten zakaz, a nawet boczy się na to, powiedziała Rodriguez, była aktorka porno. Jeśli przyjeżdżasz i mówisz, wiesz, chcę prezerwatywy, to często słyszysz, są szanse, że będziemy mieć dziewczynę, że zrobi to bez prezerwatywy. Gina Rodriguez podkreśla, że dziękuje losowi, że skończyła działalność jako gwiazda porno bez uszczerbku, z czystym rachunkiem zdrowia. Mój serwis.blogspot.com